pusztach, wtedy mamy wiązanie na połowie. Tu później zostały jakieś nie wiadomo co zrobione, tak, gdzie widać, gdzie są po prostu łączenia pionowe, tak, gdzie no takie coś tak naprawdę nie ma prawa bytu. No pan budowlaniec, który przyszedł tutaj i zaczynał robić, potem stwierdził, że ma problemy z pracownikami. No i z dnia na dzień coraz bardziej opóźniał przyjście, opóźniał, no aż w końcu stwierdził, że nie da rady tego domu postawić w związku z problemami z pracownikami i się poddał zupełnie. Ale wziął pieniądze. Pieniądze wziął zaliczki pobraniowe za wykonywanie robót, wziął pełne zaliczki na materiał. Tak, także pełne zaliczki na materiał do stanu surowego. Bardzo dużo pieniędzy wziął. I jak dużo? No pewnie około 100 tysięcy złotych łącznie. 75 mamy wyliczone, że powinno być do zwrotu. Tak, zresztą pan budowlaniec się zgodził na tą kwotę, że ją odda. Tak. No bo ale też oprócz zaliczek, które zostały pobrane na materiał, były dodatkowo wypłacone też zaliczki za roboty, tak, które nie zostały wykonane. Po prostu też no ten pan powiedział nam, że ma problem z pracownikami, że potrzebuje pieniędzy na wypłatę i po prostu poprosił nas o wypłacenie dodatkowej zaliczki w wysokości 10 tysięcy złotych, po prostu, żeby wypłacić im wynagrodzenie. No i my się zgodziliśmy. No i mówię, i do tych kosztów, które rzeczywiście zostały oszacowane, tam, które zostały, ten materiał został wykorzystany, tak naprawdę no, trzeba doliczyć też te zaliczki, które tam powiedzmy opiewały na roboty, no i to też musimy doliczyć do kosztów, które ten pan po prostu jest nam dłużny, tak? A nie było jakichś podejrzeń w momencie, gdy mówił, że nie ma pieniędzy na wypłaty, że co to za firma? Zaczęliśmy się zastanawiać, no ale jednak umowa nas wiązała. Mieliśmy podpisaną umowę, że do końca września roboty będą wykonane, więc tak naprawdę jak w połowie lipca zaczęły się problemy, no to nie mogliśmy za bardzo nic z tym zrobić, tylko musieliśmy po prostu cierpliwie czekać. Jak już się zbliżał ostateczny termin zakończenia prac, no to już wtedy już nie było fajnie, bo tak naprawdę zostało 2 tygodnie do końca, że tak powiem, umowy, a tak naprawdę był zrobiony tylko pierwsza warstwa pusztaków i już wtedy zaczęliśmy się po prostu martwić czasowo, że ten pan się nie wyrobi. No. A jakość robót jaka była? No, wiele pozostawała do życzenia. Tak, pozostawiała do życzenia. Akurat no, tak się składa, że też mam zdjęcia robione na bieżąco, jak tam po prostu Między pustakami szpary były takie, że można było spokojnie rękę włożyć. No tu nawet też jak się można dobrze przyjrzeć, no to jeszcze są jakieś tam ubytki. No staraliśmy się to w jakiś sposób uzupełniać. Też mówię, jeździłem po hurtowniach, jakieś specjalne tam preparaty takie do uszczelnień kupowałem, żeby po prostu to. W dniu rozpoczęcia robót było około 9 osób. A w dniu zakończenia już było około 3. Około 3, także wykruszali się, tak, jak te pustaki. Dokładnie, z tego co wiemy właśnie też ze względu na to, że były problemy z wypłacaniem wypłat. No i po prostu ludzie odchodzili, tak. No dobrze, mijały kolejne miesiące, państwo widzą, że nic się nie dzieje. I co, była interwencja, że kończymy budowę i rozwiązujemy umowę, czy jak to wyglądało? Spotkaliśmy się z panem tutaj na budowie, no i pan stwierdził, że po prostu się poddaje, bo nie jest w stanie tego wykonać, tak, w czasie. Że nie ma ludzi do pracy po prostu i on sam tego nie zrobi, tak? Najpierw stwierdził, że może nam materiał dać, ale nie chciał nas poinformować zupełnie w jakiej hurtowni były te pieniądze i ten materiał. No to stwierdziliśmy, że to jest bez sensu, no bo skoro my nie wiemy, w jakiej hurtowni materiał jest, no to co, będziemy się kontaktować z tym panem? Powiedział po prostu, że policzymy to, co jest zrobione na podstawie tam powiedzmy tego, co zostało wykorzystane, plus tego, za co miała być pobrana zaliczka. Oszacowaliśmy, no mówię, tam wyszła ta kwota zbliżona i po prostu pieniążki, które daliśmy temu panu, miały być, bo to też wygląda tak, że one miały być wpłacone do hurtowni i materiał miał być wybierany na bieżąco, tak? Właśnie mówię, była taka sytuacja, że zostaliśmy poinformowani też przez tego pana, że no będą jakieś tam mega podwyżki po prostu materiałów i fajnie by było te pieniążki tam w miarę szybko wpłacić, żeby po prostu. No właśnie, od tego się zaczęło tak naprawdę, bo budowlaniec nam powiedział, że my będziemy mieć tańszy ten materiał, jeżeli weźmiemy go przed marcem tam było. Przed styczniem, jak go weźmiemy, to po prostu ten materiał będzie tańszy, bo nie będą ceny z nowego roku. No daliśmy się nabrać, my wiemy, że jesteśmy sami sobie winni, bo się po prostu daliśmy nabrać. Teraz pan twierdzi, że załatwia pieniądze pożyczki w banku. My wiemy już zupełnie, żeby nas spłacić po prostu, tak? Kiedy ostatni raz był kontakt z panem budowlańcem? Pan budowlaniec kontaktuje się z nami cały czas, no, odpisuje na nasze SMS-y, ale nic z tego nie wynika.
Czyli nadal ponad 70 tysięcy do zwrotu. Nie zostało nam zwrócone ani grosz z tego, co miało być zwrócone. Ale tyle Państwo chcą, ponad tak, 75 tysięcy. 75 tak. Dokładnie. Nie chcemy tutaj jak gdyby też oskarżać czy wyzywać. To jest po prostu oszustwo. Dla nas to jest oszustwo, tak, i po prostu my się czujemy oszukani jako inwestorzy i... My na te pieniądze też ciężko pracujemy, tak? I teraz nagle zostaliśmy bez pieniędzy na dalszą budowę. Musimy sobie radzić w inny sposób, mimo że to są tak naprawdę nasze pieniądze i nam się należy ich zwrot. Pozwoliłyby przyspieszyć budowę domu pewnie, zakończyć. Tak, tak. Zdecydowanie. Fajnie, że też no, udało nam się akurat w krótkim czasie znaleźć właśnie drugą ekipę, która no także powiem, bo już jest lojalna, mówię, wszystko fajnie, materiał przyjeżdża, dostajemy faktury, kurczę, do domu, także no naprawdę. To może pochwalmy, reklamę im darmową zróbmy, co to za ekipa. Nie wiem, czy mogę. No. Pan Kluk z Bytowa, bardzo tak. Rzetelna ekipa. Tak. Pan Kluk, tak. Mhm. Dobrze. No ale tak samo na przykład na panoramie firm nagle zaczęło się pojawiać bardzo dużo negatywnych komentarzy. Wcześniej jak go sprawdzaliśmy, to nie było żadnych problemów. No a teraz już po prostu komentarzy negatywnych pod jego kontem tak, jest mnóstwo. I też dużo ludzi właśnie też pisało, że podobnie tak jak my, że po prostu wpłacili pieniądze na materiał i też jak gdyby dali pieniążki, pan przyszedł robić i nagle pana nie było i pieniążków nie było.